Chce pan zacząć? Tak, poproszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Aha, ja mam zacząć, pan, tak? Pan. A, dobrze, dobrze. Okej. W zamku znajdują się dwa wyjątkowe dzieła sztuki. To obrazy Rembrandta, które no są tutaj skarbem w kolekcji, zamkowej kolekcji malarstwa. Te dwa obrazy to dwa portrety. Jeden nosi tytuł Dziewczyna w ramie obrazu. Drugi to Uczony przy pulpicie. O obrazach tak naprawdę można mówić bardzo długo i o malarstwie Rembrandta. Jeśli przyjrzymy się dziewczynie, zobaczymy no oczywiście wiele ciekawych elementów. Na pewno najbardziej rzuca się w oczy iluzja trójwymiaru, prawda? Tutaj Rembrandt chce nas oszukać, chce nam pokazać żyjącą postać, która wychodzi tak naprawdę z obrazu. Obraz w obrazie, rama w ramie. Tak, a więc mamy namalowaną ramę i dłonie, które tak naprawdę już przebijają lice obrazu i są w naszym świecie. Dodatkowo Rembrandt bardzo chciał, aby widz świadomie czy podświadomie odczuwał, że dziewczyna naprawdę żyje, a więc się porusza. I dlatego zastosował pewne zabiegi, które mają robić takie wrażenie. Proszę zobaczyć, jeśli chodzi o ruch. Ten ruch nie jest taki bardzo widoczny, nie jest taki bardzo tutaj oczywisty, ale ten ruch się pojawia, tak jak przy każdej żywej osobie. Spójrzmy na dłoń po lewej stronie. Palec wskazujący jest lekko uniesiony, prawda? On za chwilkę opadnie na ramę, jak cała dłoń. Czyli to ta ma... dłoń już jest, już jakby obejmuje ramę, ale ta, a, ta jest w ruchu. Dokładnie, ta jest w ruchu, prawda? I to, te elementy mają sprawiać odczucie, że ten ruch tutaj cały czas jest obecny. Poza tym, to też jest bardzo mało dostrzegalne, ale kiedy to wiemy, możemy zobaczyć, że ramię z lewej strony jest lekko cofnięte, a więc głębia, też wrażenie trójwymiaru, no i też wrażenie jakiegoś ruchu, prawda? Ta dziewczyna nie stoi tak zupełnie sztywno, prawda? Ale też jest jakaś tutaj asymetria, która daje wrażenie ruchu. Poza tym też historycy sztuki często zwracają uwagę również na kolczyk po lewej stronie, który jest też lekko przechylony, a więc też wrażenie takiego... Jakby był wykonany przed chwilą ruch głową, i za chwilkę, tak, i za chwilkę tak. Kolczyk przesunął do przodu. Tak, za chwilkę wróci już tutaj do swojego stanu wyjściowego. To, co zachwyca u Rembrandta, to również wspaniałe oddanie faktur materii. Też Rembrandt był w tym mistrzem. Spójrzmy na kapelusz, który wydaje się miękki, aksamitny, prawda? To światło wtapia się w ten aksamit, jest takie matowe, ale jedynie tylko zarysowuje fałdy tego ozdobnego kapelusza. Twarz i dłonie malowane zupełnie inaczej, prawda? Są gładkie, są precyzyjne, oświetlone silnym, jasno-żółtym światłem. Natomiast suknia malowana za maszystymi ruchami. A więc bardziej niedbale troszeczkę. To prawda, robi takie wrażenie, prawda, takiej nonszalancji, no ale to było też mistrzostwo Rembrandta. Pamiętajmy, że jest to XVII wiek, a więc tak naprawdę Rembrandt wybiega daleko w przyszłość. Tak malują chociażby impresjoniści w XIX wieku, a już w XVII wieku Rembrandt stosuje taką metodę właśnie takich zamaszystych ruchów i takiej tutaj syntezy kolorystycznej. No i ten jego geniusz w wyborze tematów, zarówno fenomenalne portrety, jak również kolosalne dzieła typu Straż Nocna, jak i znajdujący się w Krakowie no, wybitny pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem, gdzie te postacie są mikroskopijne i trzeba praktycznie wziąć lupę, to żeby prawda, je zauważyć. Ale te wszystkie obrazy łączy jedna cecha, to jest światło. U Rembrandta, tak jak u wielu malarzy baroku, światło gra bardzo istotną rolę, prawda? To światło jest dramatyczne, jest bardzo mocne. Połowa czoła jest w cieniu tej dziewczynki. Właśnie. I jej połowę dłoni, tak jakby tutaj
coś przysłaniało nam słońce. To prawda, a więc światło gra tutaj ogromną rolę i tworzy nastrój tego obrazu i wielu obrazów właśnie Rembrandta. Czy jest to pejzaż, jak w przypadku krakowskiego obrazu, czy w przypadku tych dwóch portretów. Ale o Rembrandcie mówi się również jako o malarzu dusz. I ten element, ten aspekt świetnie jest widoczny przy drugim obrazie. Podejdźmy może do kolejnego. A z którego roku jest ten i tamten portret? Oczywiście, są to lata 40. XVII wieku. Czyli po pejzażu, z miłosierny, troszeczkę później. Mnie zawsze fascynował jego geniusz w postaci nieprawdopodobnych szczegółów tych kartek. On każdą kartkę tak. narysował w taki sposób, że widać, że ona jest w inny sposób pogięta poprzez ciągłe macanie palcami przez tego pana. Tak, to jest właśnie oddanie faktur różnych materii i w tym Rembrandt rzeczywiście był mistrzem. A propos tej takiej dokładności w malowaniu, spójrzmy na brodę. Broda z daleka wydaje się być malowana w taki malarski, tutaj niedokładny sposób, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że każdy włos jest wypracowany, prawda? Jak Leonardo i jego gronostaj. Tak, i dlatego... Bo szczególny wąs tak. i włos w brodzie jest malowany jedną kreseczką. I dlatego w przypadku Rembrandta mówi się o takim połączeniu z jednej strony swobody malarskiej, co możemy zobaczyć w przypadku sukni dziewczyny w ramie obrazu, ale z drugiej strony ogromnej dyscypliny. To samo jest, jeśli chodzi o kołnierz tego płaszcza, który również jest świetnie tutaj ujęty, wydaje się miły w dotyku, miękki, no, ale też z wypracowanymi takimi włoskami, co musiało oczywiście zajmować bardzo dużo czasu. Ale Jest data i jest podpis, rzeczywiście dobrze widoczny. Natomiast wydaje się, że najważniejsze w tym obrazie jest ujęcie emocji tego mężczyzny. Spójrzmy w ten sposób na ten obraz. Rembrandt chciał tutaj ująć właśnie taki moment zawieszenia, moment refleksji, głębokiej refleksji, takiego spojrzenia do swojej duszy, prawda, do wewnątrz. I to wspaniale udało się Rembrandtowi. Od razu widzimy, że mężczyzna nie patrzy na określony punkt, prawda? On jest zamyślony, tutaj myśli skupiają się wokół jakichś ważnych spraw, prawda? Więc możemy tutaj interpretować tak, w ten sposób. Tak, nieobecny wzrok, tak jakby zamyślił się i nie patrzył na żaden konkretny punkt. Ale mnie jeszcze fascynuje zdobienie tego pulpitu z jakimiś motywami zwierzęcymi, jakiejś bestii. Tutaj atrybutem tej postaci jest pulpit. Bardzo taka charakterystyczna i częsta pomoc piszącego w XVII wieku, a więc na blacie stołu stawiano dodatkowy pulpit po to, żeby wygodniej móc właśnie zapisywać tutaj różne rzeczy. Nie wiemy, co zapisuje ten mężczyzna. Tytuł Uczony przy pulpicie jest nadany obrazowi współcześnie. Chociaż widać, że jakieś litery tak, to się. Prawda, to prawda. Tak światło pada, że tutaj pod kartką się. Można zauważyć właśnie jakieś litery. Były różne interpretacje tego obrazu. Niektórzy uważali, że jest to osoba spisująca swój testament, niektórzy, że jest to filozof, a może spisujący posag córki. Czyli więc podobnie jak w przypadku pejzażu, malarz nie nadał sam tytułu, pozostawiając to historii. To prawda. Tak jak powiedziałem, te tytuły się zmieniały. Obecnie ten tytuł, który nosi ten obraz, to właśnie Uczony przy pulpicie. Skąd wzięły się w Polsce obrazy? Te obrazy w latach 70. XVIII wieku kupił do swojej kolekcji król Stanisław August. A więc te obrazy mają historię związaną z Warszawą, związaną z zamkiem i królem Stanisławem Augustem. No i tutaj one właśnie w XVIII wieku należały do Stanisława Augusta. Po śmierci Stanisława Augusta zostały sprzedane i trafiły do prywatnej kolekcji rodziny Lackorońskich. I w ich posiadaniu były przez bardzo, bardzo wiele lat. No i dopiero w
1994 roku profesor Karolina Landskorońska przekazała obrazy w darze Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Więc był to, warto o tym też powiedzieć, że był to najcenniejszy dar w historii polskiego muzealnictwa. Dwa wspaniałe dzieła Rembrandta. Mówimy o dwóch jednocześnie. Tak. Czyli na szczęście Niemcy ich nie dorwali w swoje ręce w 1939. Tak jak Rafaela. Niestety dorwali. Tak? Tak. Myślałem, że udało się. One zostały wykradzione z pałacu Landskorońskich w Wiedniu. Aha. I zostały przewiezione w czasie wojny do miejsca, to były okolice Salzburga. I tam znajdowały się w czasie wojny. Po wojnie w 1945 roku zostały znalezione przez armię amerykańską i wróciły do rodziny Landskorońskich. Później zostały przez rodzinę Landskorońską zdeponowane w banku szwajcarskim przez kilkadziesiąt lat. I nie były przez to też, nie mogły być badane przez właśnie historyków sztuki przez wiele, wiele lat. Natomiast, tak jak powiedziałem, w 1994 roku profesor Karolina Landskorońska przekazuje je w darze zamkowi i od tej pory już każdy może je podziwiać tutaj w sali zamku. Tak, to takie dwa wydarzenia, to po wojnie bolszewickiej dużo dzięki traktatowi ryskiemu dzieł sztuki odzyskaliśmy, na przykład Arrasy. No i po 1945 też polska komisja jeździła po odzyskanych przez aliantów zbiorach i wyszukiwano to, co tak, chociaż ukradziono z Polski. Musimy powiedzieć, że nie wszystko udało się odnaleźć, nie wszystko wróciło. Właśnie. Więc to jest taki przykład dzieł, które... Znaczna które większość przepadła na zawsze, tak może. Niestety, powiem. Natomiast no, możemy cieszyć się z tego, że takie obrazy jak Dama z Gronostajem, prawda, Leonarda da Vinci, czy obrazy Rembrandta są nadal w posiadaniu polskich muzeów. I jeden El Greco. To prawda. To prawda. Przypadkiem zupełnie. Dziękujemy.